Tadeusz Płużański, Telewizja w Polsce. Pozostajemy w centrum wydarzeń. Witam w studio gościa specjalnego, profesor Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie pana premiera. Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Panie premierze, mamy przejmowanie szeregu instytucji w naszym kraju, media publiczne, prokuratura. Teraz będzie atak na Trybunał Konstytucyjny, ale spytam trochę od innej strony, bo Donald Tusk ostatnio powiedział, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przeszkadza w rządzeniu i tutaj też są obawy, że być może trzeba będzie go, czy też ekipa Donalda Tuska będzie go chciała odsunąć od władzy. No, ja myślę, że panu Tuskowi to przeszkadza w rządzeniu polskie społeczeństwo. Zresztą powiedział o tym, że ma problem z paroma milionami Polaków. Myślę, że ta liczba będzie się zwiększała. No to jest słodko-gorzkie, tak? Bo z jednej strony jest to oczywiście przerażające, że człowiek, który jest polskim premierem, tak bezczelne rzeczy mówi, no bo to jest podważanie no jednak pozycji pierwszego obywatela, który wygrał wybory dwukrotnie. No to są wszystko oczywistości. To jest niszczenie polskiego państwa, to jest niszczenie Polski, tego rodzaju wypowiedzi, tego rodzaju działania. No ale widzimy, no wspomniał pan o przejmowaniu instytucji. To jest nie tylko przejmowanie instytucji, ale to jest po prostu niszczenie nie tylko demokracji, ale państwa polskiego. Niszczenie Polski, bo przejęcie z ostatnio no, prokuratorów, systemu prokuratorskiego w Polsce w zasadzie, zniszczenie bezprawne, jeszcze raz przypomnijmy, za pomocą siły, bo też przecież tam jakaś służba więzienna gdzieś wchodziła, jacyś ludzie łamali jakieś zamki. To są wszystko rzeczy, które rzutują tym, że państwo nie działa w tym obszarze. No, przestępcy się cieszą, tak, bo setki, jeżeli nie tysiące postępowań będzie umarzanych, zawieszanych, przedłużanych. No po prostu państwo polskie nie będzie działało, tak jak nie działa polska demokracja w sytuacji przejęcia politycznego mediów publicznych, też z łamaniem prawa. Także to jest taka multiplikacja tych uderzeń w podstawy funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, można powiedzieć. Cóż, my musimy do tego podchodzić w jakimś sensie z odwagą przeciwstawiania się temu codziennie, w najróżniejszy sposób, budując instytucje oddolne, mówiąc o tym, przekazując informacje medialne. My piszemy interpelacje, organizujemy najróżniejszego typu spotkania. 25 lutego przygotowujemy dużą konferencję, która będzie miała charakter taki integracyjno-polityczny, ale także merytoryczny, bo będzie mówiła z kolei o zagrożeniu, które stoi za tym wszystkim, co wyprawia Tusk w Polsce i jego ekipa, czyli za demolowaniem polskiego państwa, a mianowicie tym nowym projektem europejskim, który ma przecież zmienić całą Europę w jeden wielki kołchoz rządzony przez Niemców. Musimy o tym mówić, musimy mówić, że na to się nie zgadzamy i prędzej czy później Polacy wywiozą na taczkach tych uzurpatorów i tą tuskową bezczelność jeszcze zasłanianą takimi no bardzo obłudnymi działaniami, jak takie działania wizerunkowe. Pan Tusk bardzo lubi się fotografować na przykład z wnuczkami własnymi. No to są jakieś takie ustawki, gdzieś pokazuje te dzieci, historii, takie obrazki. No używanie w polityce Polski powojennej, w polityce dwóch rzeczy, dzieci w sposób no właśnie taki instrumentalny, cyniczny, i używanie także śmierci ludzi, którzy w tragicznych okolicznościach tracą życie, tak jak to Tusk robi już od kilku miesięcy. To jest rzecz najbardziej ohydna, jaką można w tej inżynierii społecznej realizować. Panie premierze, na temat Donalda Tuska wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki. Zobaczmy tę wypowiedź opisującą to, jak miało być dla rządów Tuska i jak jest obecnie. Miała być praworządność, a jest przemoc. Jest brutalna przemoc, jest łamanie
tych wszystkich zasad demokracji, do których się zdążyliśmy przez te ostatnie 30 lat przyzwyczaić. Miała być Polska uśmiechnięta, a jest. Zobaczcie, Polska pełna nienawiści, Polska pełna cynizmu. Jest uśmiech cyniczny, nienawistny uśmiech Jokera, Tuska Jokera. To widzimy wokół nas. Gdzie jest to zamiast pojednania? Jest wykopany wielki rów mariański wewnątrz naszego kraju. Tak, żeby Polacy ze sobą nie rozmawiali. Pan premier mówił o tym, że trzeba protestować i takie protesty są planowane 9 lutego, protest polskich rolników organizowany przez NSZZ Solidarność. 10 lutego protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Być może jeszcze kolejny wielki marsz, taki jaki widzieliśmy w Warszawie. Czy to wszystko wystarczy? Bo oczywiście możemy powiedzieć, że na wstępie tyle protestów naraz, prawda? To źle świadczy o ekipie Tuska, ale tu jest ważny jeszcze element zewnętrzny, czyli Bruksela, prawda? Przyjeżdża pan Reinders i mówi, że wspaniale, Polska staje się coraz bardziej praworządna i demokratyczna. No tak, to znaczy element zewnętrzny jest decydujący w tych nieszczęśliwych zmianach, jakie zaszły w Polsce jesienią, bo przecież ingerencja Unii Europejskiej w polskie wybory była prawie że wprost odczuwalna. Ona była pośrednia poprzez szantaż związany chociażby z funduszami europejskimi, poprzez te naciski bezpośrednie, pośrednie, wypowiedzi polityków europejskich, niemieckich wprost, które mówiły, jaki ma być wynik wyborów w Polsce, ale także to są niemieckie pieniądze, poprzez fundacje niemieckie państwowe. Przecież te fundacje, które na przykład finansowały imprezy pana Trzaskowskiego, ten kampus taki czy inny, to są państwowe, z państwowych pieniędzy partyjne fundacje niemieckie. Oni mają taki system, gdzie 1/4 tych pieniędzy państwowych dla partii politycznych idzie na fundacje i ich działanie zagraniczne, gdzie dbają te fundacje o interes niemiecki, o niemiecką rację stanu, i ich obecność i finansowanie takich działań jak Trzaskowskiego to jest finansowanie interesu niemieckiego. Więc można dużo mówić, chociażby kredyt, jaki Koalicja Obywatelska wzięła w banku zagranicznym z udziałem pieniędzy niemieckich. No to jest zupełnie oczywisty ten wpływ zagranicy. Ale ja chciałem wrócić do tego, co pan mówi. Tak, ale w związku z tym, że mamy do czynienia z masowym demolowaniem polskiego państwa, nie tylko demokracji, ale Polski po prostu, naszych instytucji. Instytucje kultury też są rozbrajane. W kulturze bardzo chętnie mogę powiedzieć, bo to nie tylko media, ale także codziennie mam informacje o tym, jak zaniechane są, jak są niszczone różne inwestycje, które są realizowane czy przygotowywane w kulturze, jakie szantaże są stosowane wobec dyrektorów instytucji kultury. Czy mogę dopytać właśnie o ten cały czas się toczy, ten walec się toczy. Ale ja chciałem powiedzieć o tych protestach, bo to jest chyba bardzo istotne. Każdy z nas każdego dnia może i powinien protestować. W najróżniejszej formie możemy to robić. Poprzez rozmowy ze znajomymi, z bliskimi, poprzez organizowanie się oddolne, poprzez wspieranie finansowe, jeżeli ktoś może, wolnych mediów czy różnych wolnych przedsięwzięć, poprzez uczestnictwo w najróżniejszych protestach, poprzez aktywność w mediach społecznościowych. Każdy może i powinien, bo ta nienawiść i ta przemoc, o której mówił premier Morawiecki w kontekście działań Donalda Tuska i jego ekipy, dotyczy nas wszystkich. A jeżeli ktoś jeszcze tego nie odczuwa bezpośrednio, to za chwilę odczuje, bo same demolowanie instytucji państwa powoduje, że na przykład system sądownictwa w Polsce, i tak często krytykowany i niewydajny, będzie jeszcze bardziej niewydolny.
i jeszcze bardziej niesprawiedliwy, bo nie będziemy mogli się odwołać w ogóle do instytucji państwa. Państwo jest po to powoływane, żeby nas strzec i nami się opiekować. No, obywatel potrzebuje państwa, żeby mu zagwarantowało funkcjonowanie prawa, porządku publicznego. Tego wszystkiego nie będzie i prędzej czy później to będzie dotyczyło każdego z nas, więc każdy z nas powinien się zastanowić i starać się na swój sposób nie godzić się na to zło, które ci szaleńcy tutaj instalują, niszcząc demokrację, niszcząc praworządność, no wszystkie te hasła jakby programowe także ich strony, no przynajmniej werbalnie to zawsze formułowali. Dopiszę tylko taki jaskrawy przykład tego, o czym mówi pan premier. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że pan dyrektor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, został odwołany, dlatego że nie podpisał lojalki wobec rządu Donalda Tuska. Ale szerzej chciałem spytać pana premiera o pana opinię, komentarz do tej listy instytucji zakazanych, bo taki indeks się pojawił, prawda? Kogo nie należy wspierać? Nie należy wspierać przede wszystkim tych, którzy wyrażają wartości niepodległościowe, patriotyczne, czy religijne, katolickie? No, to są rzeczy bulwersujące, których się dowiadujemy codziennie o jakichś właśnie tego typu zwolnieniach. Za tymi zwolnieniami stoi szantaż, bo Berendtowi zaproponowano albo też grożono mu, z tego co wiem, że no, załatwią go na innych obszarach jego działalności, na przykład w uczelni. To samo dotyczy dyrektora Gawła, którego odwołano w Muzeum Narodowym w Warszawie. No, działają po prostu bezprawnie, szantażując ludzi, a jednocześnie demolując to wszystko, co myśmy jednak w kulturze zrobili, na przykład w obszarze inwestycyjnym. No, nam się udało zrealizować 9 tysięcy inwestycji w kulturze, prawie 300 inwestycji muzealnych, ale oni na przykład w tej chwili wstrzymują niektóre, które już są po konkursach architektonicznych. To będzie nas wszystkich bardzo dużo kosztowało. Nie tylko dlatego, że nie powstaną te inwestycje, ale także dlatego, że będą musieli płacić różne kary i odszkodowania. A co dalej z Muzeum Historii Polski? Robią to po to, żeby demolować Polskę. Nie wiem. No wiem, że w jakimś liście na koncercie, który się odbył w styczniu w Muzeum Historii Polski, pan minister Sienkiewicz chwalił się tym muzeum, no bo jest się czym chwalić, bo zbudowaliśmy piękne, wspaniałe muzeum. Wcale nie było tak prosto zrealizować ten projekt. Podpisaliśmy także umowę, to myśmy podpisali jeszcze we wrześniu, na dokończenie wystawy stałej. Ja jestem, no tak powiem wprost, dumny z tego, że udało nam się to zrobić. Oni nic nie zrobili. To jest nieprawda, że mieli jakiekolwiek zasługi w przygotowaniu tej inwestycji. Myśmy wręcz przeciwnie, mieli bardzo dużo kłopotów, żeby ją rozpocząć, ponieważ tak wiele było zaszłości negatywnych. Ostatnia kwestia, bo mamy minutę. Pałac Saski, bo tam błyskawicznie zmieniono też zarząd. Także wymieciono zarząd, który realizował bardzo sprawnie tę inwestycję, odbudowę Pałacu Saskiego. Z tego co wiem, w tej chwili Sienkiewicz postawił na to, że Niemcy mu to sfinansują i ogłoszą to jako wielki wspólny polsko-niemiecki sukces. Ja się do tego odniosłem na Twitterze już jakiś czas temu. Bardzo chętnie, tak jak te miecze przed bitwą grunwaldzką, przyjmiemy, chociaż u nas jest dużo mieczy i dużo własnych możliwości. Natomiast my po prostu odliczymy tę sumę, którą Niemcy ewentualnie przeznaczą na odbudowę Pałacu Saskiego, oby on był odbudowany tak, jak powinien być, z wielu powodów. Oczywiście to może być zagrożone. W tej chwili gość, który tym kieruje, to jest deweloper od Krausego, no, facet, który budował domy mieszkalne dla mieszkańców, których stać na te mieszkania deweloperskie. Natomiast pojęcia nie ma oczywiście o odbudowie zabytków, więc tam będzie pewnie jeszcze wiele niespodzianek z tym związanych. Stawiamy, ale odliczymy tę sumę, którą ewentualnie Niemcy przeznaczą na odbudowę tego, co spalili i zniszczyli. A jeszcze nie słyszałem, żeby przeprosili za to. To także odliczymy od sumy należnych nam odszkodowań za straty w czasie II wojny światowej poniesionych przez Polskę i Polaków.
Profesor Piotr Gliński, były wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tadeusz Płużański. Ode mnie to tyle na dziś. Widzimy się, drodzy państwo, jutro w paśmie popołudniowym. Zostańcie z telewizją w Polsce. Jesteśmy w centrum wydarzeń.